1-1, 3 rundy po 3 minuty 90 sekund przerwy. Małe rękawice. No wiemy, że Arab lubi walczyć w parterze. Tutaj ten atut. No i teraz jest zaczyna potężnym low kickiem Arab. Piotr Szeliga bardzo skupiony. Ale co istotne, rozpoczyna Szeli spokojnie. Będzie szukał właśnie takich zrywów. Tego mogliśmy się spodziewać. Natomiast ten zryw krótki. Jakby miał świadomość tego, że Arab może starać się wprowadzić ten pojedynek na głębsze wody. No Piotrek Szeliga bardzo pracował pod okiem doświadczonego boksera, wielokrotnego mistrza świata, nad swoją prędkością, nad swoją szybkością ciosów. Więc pewnie będzie się starał dzisiaj to wszystkim pokazać. I kolejny potężny low kick ze strony Araba, to już jest trzeci low kick. Zobaczmy, jak zaczerwieniona jest po tych trzech kopnięciach już noga Piotrka Szeligi. I teraz próbował wjechać tak jak taran Piotrek Szeliga. Już Szeli wydaje się podrażniony tymi kopnięciami. To jest sposób na ten pojedynek Araba, aby sprowokować Szeliego. Stop. Próba przechwycenia, jest niskie kopnięcie, chyba tam ręka Araba zawędrowała na szyję Szeliego. Zwraca na to uwagę Piotrek Szeliga. Nie wiem, co tam dokładnie się stało, ale chyba było kopnięcie w okolicach krtani. No mamy teraz przerwę, pewnie będzie potrzebna interwencja lekarza. Zobaczmy, co tak naprawdę w tej akcji się wydarzyło. No tak, to jest kopnięcie parterowe, upkick, ale to jest akcja nielegalna ze strony Araba. Przecież tutaj nie mamy walki w parterze. Dokładnie, to jest K1. Zdaje mi się, że Arab nie przemyślał tego zupełnie. To też są instynkty, bo wiemy, że toczył swoje pojedynki również na zasadach MMA. No Gabryś, także no, ten instynkt tutaj był kluczowy, tak się wydaje. Cierpi teraz Piotrek Szeliga. Faktycznie tam gdzieś było kopnięcie bardzo niebezpieczne w okolicach krtani. Trwa też konsultacja pomiędzy sędziami tego pojedynka, więc główny arbiter Piotrek Jarosz, który pewnie widział tę akcję na powtórkach, przekazuje decyzję i to, co dostrzegł sędziemu tego pojedynku, a więc Tomaszowi Bronderowi, być może będzie od razu odjęty punkt albo ostrzeżenie ze strony Tomasza Brondera. Trwa cały czas interwencja medyczna. W drugim narożniku sędzia Tomasz Bronder zwraca uwagę Arabowi, co się tak naprawdę tu wydarzyło i na co musi uważać przy ewentualnie kolejnych akcjach, ostrzegając, że kolejny taki faul może skończyć się dla niego zdecydowanie gorzej. Cały czas czekamy jednak na decyzję, czy Piotrek Szeliga będzie w stanie kontynuować tę walkę. Teraz dużo spokoju, jeśli chodzi o tę interwencję medyczną. I tak jest, Szeli jest gotowy, ten pojedynek będzie trwał dalej. Tak, tutaj się udało i skończyło się tylko na pouczeniu dla Araba. Przy następnym faulu będzie to już na pewno odjęty jeden punkt. Tak to wygląda w kickboxingu na zasadach K1. No i mamy wznowienie walki. Sędzia Tomasz Bronder wznawia ten pojedynek. I kolejne potężne kopnięcie. I po niskim kopnięciu wystrzelił Gabryś ręką. Zaskoczony nieco Piotrek Szeliga, ale próbuje wplątać się w awanturę z Arabem. Tego unika Gabryś. Tak, próbuje kontrolować gdzieś tutaj Piotrek Szeliga i faktycznie tam kilka ciosów doszło do głowy Araba. Ale też trzeba podkreślić po raz kolejny, spokój Szeliego nie idzie na razy. Nawet kiedy są momenty kryzysowe, szuka tych zrywów, ale też uspokaja poza dystans ten pojedynek, zdając sobie z tego sprawę, że ta baza tlenowa kiedyś może się skończyć. No, potężna atmosfera na Gliwickiej hali, ten pojedynek naprawdę wywołuje ogromne emocje. Widać, że Arab chyba postawił wszystko na kopnięcia, na tą wykroczoną nogę Piotrka Szeligi. Natomiast teraz bardzo ładna akcja bokserska. Po kontrze, po niskim kopnięciu, a więc były przygotowane również na takie akcje ze strony Piotrka Szeligi, który chciał odpowiedzieć takimi samymi środkami, jak atakował wcześniej Arab. No widać, że te ciosy na prosto. Precyzyjny ze strony Araba będzie liczenie. Właśnie zaczynałem mówić, że te ciosy tutaj ważą bardzo dużo, że to jest nawet lewy prosty. To jest waga ciężka, to jest waga open i tak naprawdę tutaj każdy cios może zmienić nam oblicze tego pojedynku. I to są małe rękawice, to jest kluczowe. Przy tych kilogramach każdy cios waży, każdy cios może odłączyć prąd przeciwnikowi. Na razie Gabryś jest zdecydowanie skuteczniejszy w swoich akcjach. No poluje tutaj chyba na potężny lewy sierpowy właśnie.
właśnie to miałem powiedzieć. Tutaj tak zaczaił się za Machołym i kolejne kopnięcie dochodzi na nogę Piotrka Szeligi. Co tutaj się dzieje? Sporo chaosu w poczynaniach Piotra Szeligi. Pogubił się w tym pojedynku zdecydowanie. Lepiej toczy te... Piotrka Szeligi zupełnie inny pojedynek. Ruszył z impetem, teraz do kick w wykonaniu Szeligiego, no ale zabrakło dystansu. Naprawdę, a już teraz trafił Piotrek Szeliga i chyba podłączyło delikatnie Araba. Ukończył Piotrek Szeliga teraz tym prawym sierpowym. Szukał po obrocie swoich szans w krótkim dystansie Piotrek Szeliga. On będzie szukał takiego chaosu, musi unikać takich wymian. Arab Gabryś, teraz to on dochodzi do głosu. Ciosy jedną i drugą stroną piękni. Co tutaj się dzieje? Ależ emocje, tutaj kipi aż ta nienawiść ze strony obu panów. Wymiana z jednej i z drugiej strony. Piękna atmosfera na gliwickiej arenie. Czy może być coś piękniejszego? Niskie kopnięcie kolejne wyprowadzone ze strony Araba. Nieco spokojniejszy fragment walki, ale zbierał się do powtórzenia akcji, która sprawdza się w tym pojedynku fantastycznie. Bardzo często Piotrek Szeliga wyłapuje te kopnięcia Araba. Knockout! Zwycięża! Piotr Szeliga! Ale problem jest taki, że Daro bardzo szybko się poddaje, gdy tylko dostaje pierwsze uderzenia. To jest kluczowe. Słuchajcie, ale źle naprawdę. Show must go on! Pytanie, czy Daro jest tak wściekły na Filipka, jak mówił, i czy się nie podda? Bo jeżeli się nie podda i będzie walczył do końca, to to może być świetne starcie. No dobrze, i czy padnie low kick, po którym Daro Lew padnie jak prawdziwy cowboy na westernie? Ale fizycznie, zobaczcie, jak fizycznie przewagę ma dużą Dariusz Kazimierczyk. Jest skupiony, czeka na kontrę. Teraz próba overhandu prawą ręką, rzucony cios przez Filipka. Tak, to już był trzeci raz, kiedy Filip Marcinek próbował bardzo mocno uderzyć Dara Lwa. On chce uderzyć raz skutecznie. Daro Lwa szuka, Dariusz szuka tutaj zwycięstwa. Ależ Lew jest groźny. I teraz mocne cepy ze strony Filipka. Piękna seria od Filipka, ale Daro jak nie on. Stoi twardo, idzie do przodu. Jaki on jest wściekły. To jest to, o czym ja właśnie mówiłem, że tamci przeciwnicy, ja myślę, że Daro się po prostu ich bał i dlatego padał. Są piękny niskie kopnięcia ze strony Dara Lwa. Jest też lewy prosty, który bardzo aktywnie pracuje w tym pojedynku i na razie robi robotę. Daro Lew może już zaskoczył wielu. Zalany już powoli krwią, nos rozbity. Oj, Daro jest naprawdę dzisiaj groźny. A wyobraźcie sobie, co się teraz dzieje między uszami, w głowie Dariusza Kazimierczuka. I on widzi tę krew na twarzy Filipka, on widzi, że ten pojedynek kontroluje, że na razie to wszystko układa się pod jego dyktando, pod jego rytm. On tutaj wywiera presję, on tutaj zadaje więcej celnych uderzeń. Ja również mam wrażenie, że Daro jest chyba najbardziej wściekły w swojej karierze. Nie był tak zły na Marcina Najmana, jak jest na Filipka, ponieważ ten godził w jego intelekt i inteligencję, a tutaj tego bardzo Daro nie lubi, kiedy Filipek wyśmiewał jego IQ. Daro mówi, że on ma normalne, wszystko jest w porządku, takie jak statystyczny średni Polak. No próbuje gdzieś skracać tutaj Filipek ten dystans, ale ma naprawdę ciężko. Próbuje wchodzić tymi cepami, gdzieś ustrzelić Daro Lwa, no ale Daro inteligentnie walczy. Jeśli chodzi o zasięg, to jest 15 cm przewagi na korzyść Dara Lwa. To doświadczenie też tutaj odgrywa rolę, mimo że to były krótkie pojedynki. Ale teraz doszedł lewy! Przypomnijmy, Darek ma sporo, powyżej 40 lat. Prawie 49. Więc jego kondycja nie powinna być nie wiadomo jak wielka, ale na razie stoi świetnie. Ależ po obrocie akcja Dariusza Kazimierczuk. Ależ Daro jest groźny, on teraz naprawdę zmienia swoją karierę. Ależ dobrze teraz ten cios! I będzie pierwsze liczenie. Powiedziałem, że Daro jest groźny, niestety wróciło wszystko do normy. Daro, czy wstanie? Chyba nie, jest naprawdę z nim ciężko. Ma szansę dotrwać do drugiej rundy, ale czy to się uda? Próbuje złapać równowagę. Udało się! Ręce w garbie. Kazimierczuk jest na nogach, powróci do tego pojedynku. Daro wracający do starcia, to zmienia wszystko. Ale kolejny cios! Mamy kolejne liczenie. Daro ma 10 sekund do tego, żeby była kolejna runda, a Filipek wariuje, skacze przeszczęśliwy. Dariusz walczy o drugą rundę, walczy o drugą rundę! Daro, zostało parę sekund! Jest Dariusz w grze! Nie ma, koniec walki! Sędzia, nie panie i panie!
panowie, po 2 minutach i 54 sekundach rundy pierwszej pojedynku w formule K1 przez techniczny knockout zwycięża Filipek Marcin! Zasięgiem, a wszystkiemu i bierze Kajsa, latające kolano, ale Amadeusz od razu pięknie skontrolował sytuację. Próbuje go wciągnąć w parterową grę. A przypomnijmy, Ferrari jest dużo silniejszy od swojego rywala. No i właśnie wykorzystuje. Ależ potężnie bije teraz i to będzie koniec tego pojedynku. To będzie koniec pojedynku. Pięknie, Łaski. Udało się. Udało się Mariuszowi wybrnąć. Już myślałem, że sędzia przerwie tę sytuację. Ale bardzo ładnie Słoński przetrwał. Potężne bomby tam spadały na głowę hejtera. Naprawdę, że on to przetrwał. Teraz próba ustabilizowania pozycji bocznej ze strony Ferrariego, jest kontrola z góry. A Ferrari bije bardzo mocno w parterze, co już nieraz i kolejne potężne bomby. Broń się, hejter! Hejter musi coś wymyśleć, hejter musi spróbować wstać. Teraz 3-4 mocne uderzenia. Jeszcze gdzieś tam próbuje uciekać z tego, ale Amadeusz naprawdę wkłada całą siłę w te ciosy. Ależ potężny knockout! Koniec tego pojedynku! Panie i panowie! Po minucie rundy pierwszej przez TKO zwycięża Amadeusz Ferrari Rock!